możemy podłączyć też, przepraszam, statika właśnie tutaj. Niech może jeszcze raz użyje jakiejś mocy. Nie wiem, co mi się udało. Jest Andrew. Jest tutaj. Więc jeszcze raz podłączę chyba go do tego samego pomieszczenia, co przedtem. Jeszcze nie wiem, czy widzicie, właśnie już jest Norman Franz właśnie w pomieszczeniu, gdzie jest brudna kasa. Chociaż, jak mówię, tak naprawdę należałoby użyć łańcuchu. Znaczy, myślałem, że konieczne będą łańcuchy, aby go tutaj przywołać. Jednak widać, że jednak się okazało, że nie jest to konieczne, więc... No, czekamy na Andrewa Heidla, musimy go wystraszyć. No, Franz tylko czeka, aby wziąć tę kasę w swoje brudne łapska. Ty gnido! O, chyba właśnie go nakryliśmy. Wiecie, co mnie najbardziej ciekawi? To, że on jednak wziął tę kasę, mimo że Andrew Heidl był w tym samym pomieszczeniu co on. No, ale pewnie Andrew Heidl był na tyle wystraszony, że... po prostu już nie mógł zbyt dużo tutaj... szczególnie... coś na czym się skupić. Dobra, już wiemy, że Norman Franz jest jakiś dziwny, więc przywołamy go tutaj. I spojrzy on prosto w oczy właśnie Blue Mother. Ha, Terror Incarnate. Zaraz, to miało zadziałać. No. Bag, but she ain't got any. Hope the money was worth it, cause your soul ain't worth a dime. I właśnie wystraszyliśmy Normana Franza. On zdał sobie sprawę z błędu, jaki popełnił. I ucieka z komisariatu, poniżony przez umarłego ex-Greena. Więc w tym czasie uwolnimy właśnie elektrospazm, bo już na pewno naładowała nam się powódź. Dokładnie, podłączamy Rendestra tutaj do tego zlewu. Używamy mocy powodzi. I dokładnie w tym samym czasie elektrospazm musi użyć iskry. Misja zakończona, jeśli chodzi o uwolnienie duchów. Teraz tylko wszystkich wystraszyć, ale najpierw chyba jednak uwolnię więźniów. Możemy użyć mocy Wild and Crazy albo Strange Behavior, aby otworzyć drzwi do celi. Nie mam pojęcia czemu, ale ta moc wpływa na wiarę. Sensu to oczywiście nie ma. A na co użyć te mocy Jinx, na przykład. No to byśmy zajęci mieli niefalta, na przykład, żeby było to też jeszcze łatwiej ich nastraszyć. No, podłączymy też z drugiej strony Cockjammera, niech użyje mocy właśnie Wild and Crazy i otworzy celę, w której siedzi, patrzcie, to Dr. Kraus. To ten typ, który chciał nam uniemożliwić nakarmienie Darklinga. Nakarmienie go duszami tamtych trzech studencików. Tak, to dokładnie ten gość. Ale on jednak zdecydował się zostać w celi. Czy ja na pewno już ucieknę przed tymi wszystkimi glinami? No cóż, nie wiem, mógłbym. Ale jest ich tu pełno. Więc nie wiem. Na pewno się zostanę tu jeszcze. Dobra, w tym czasie mamy już dużo plazmy, więc możemy zacząć działać, jeśli chodzi o straszenie. I podłączymy najpierw elektrospazma właśnie do komputera.
Później do tego samego pomieszczenia podłączymy statyka. Zazwyczaj trzymam się strategii, żeby jak najwięcej pomieszczeń wypełnić co najmniej jednym duchem. No w tym wypadku będzie trochę inaczej. Umieścimy dwa duchy dokładnie tutaj i dwa duchy tam, gdzie była Blue Marder. Więc najpierw oczywiście podłączymy. Znaczy połączony jest elektrospark. Myślę, że należałoby na kogoś pomóc tutaj na dole. Właśnie na przykład Blue Marder. Jak też użyje wszystkich mocy, których może użyć. No, mamy obsesję. Co ciekawe, ta moc obsesji powoduje, żeśmy tajnicy znajdujące się w pobliżu wzrasta im wskaźnik szaleństwa. My czekamy jeszcze na 9 plazmy, żeby Blue Matter mogła użyć mocy Terror Incarnate, czyli moc powodująca, że wszy Blue Matter lecą z mordy. Chyba jednak zamiast Blue Matter podłączę kogoś tutaj na górze. A może mam wystarczająco plazmy? Nie wiem, sprawdźmy. Więc tak, ja podłączę Banzaia jeszcze do tego drzewka. No ma tylko moc Creeper dostępną póki co. Jak mówiłem, nie używajcie mocy Quake. Profesor jednak obliczył swoje szanse. I po prostu uznał, że już one są dużo większe. A z jakiegoś powodu nie mamy plazmy już, żeby użyć jakiejkolwiek mocy za pomocą... Że jakikolwiek mocy mógł użyć Banzai. Na razie 3 śmiertelników poza komisariatem. Cóż, widzę, że śmiertelnicy znowu są zamknięci w celi, więc jeszcze raz użyjemy mocy Wild and Crazy, żeby ich uwolnić. Chcemy też ich w końcu nastraszyć trochę. W tym czasie możemy użyć mocy Spark, żeby ich właśnie wystraszyć i nabić sobie plazmy. Dobra, Cockjammer zostaje tam, gdzie jest. W tym czasie jeszcze raz podłączymy Banzaia do tego drzewka. Banzai. Jakiś czas użyję mocy Twisted Vine. Twisted Vine znaczy się. Widzicie ten portal? To jest... Co to znaczy, że działa moc, jedna z mocy postrzałki, Blue Marder, czyli moc Hide and Maze. Jest to moc, która powoduje, że otwierane są portale w całym budynku. Otwierane są portale, które prowadzą prosto do ducha. Jest to całkiem dobra moc. No i moc Search od Elektrospana, jest to potężna moc. Przepalone bezpieczniki, iskry. Jeszcze świetlicy są rażeni prądem w tym samym czasie, więc ta moc powoduje zamęt. A, za wcześnie zaczęłaś, kobieto. Chyba jednak się udało. Z tym Obi-Wan Shinobi. Znowu Obi-Wan Shinobi. Więc w tym momencie teraz może podłączymy statyka. Jak mówię, do tego samego pomieszczenia, gdzie znajduje się Elektrospasm. I te dwa duchy spowodują szczególny zamęt. Szczególnie nabiją nam trochę plazmy. Ale niestety mają właśnie te duchy wadę, że ich ataki są plazmochłonne, dużo
plazmy potrzeba, aby móc, żeby mogły one użyć się lepszych mocy. To są nie tylko lepsze, dla tych podstawowych, czyli właśnie iskier. Potrzeba aż 50 plazmy, w czasie gdy Cockjammer, żeby zrobić iskrę, potrzebuje tylko 10. Ten czerwony wir, on to jest właśnie znak, że działa moc obsesji, również od Blue Murder. Podłączymy może Boo. Ale gdzieś tutaj na korytarzu na pewno, ale gdzie konkretnie? Myślę, że to będzie najlepsze miejsce.